Ziemia i maszyny to nie wszystko, by dobrze prowadzić gospodarstwo rolne. Potrzebna jest także ogromna wiedza. By ją poszerzać, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje Dni Pola. To cykl rozmów naukowców z rolnikami, podczas których teoria spotyka się z praktyką. Tym razem nowe wiadomości o uprawie zyskali gospodarze z powiatu piskiego. Rolnicy oczekują tych spotkań, chętnie przychodzą, uczestniczą w tych warsztatach bardzo czynnie, co jest taką największą wartością tych spotkań, że nie jest to tylko wykład, ale takie spotkanie, na którym można się wymienić doświadczeniami, podpytać, zapytać o takie najbardziej istotne dla mnie kwestie, żeby znaleźć rozwiązanie problemów. Według naukowców jednym z najważniejszych rolniczych problemów ostatnich lat jest niedobór wody. Między innymi na to w swoich wykładach zwraca uwagę profesor Marta Damszel z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To jest podstawowa bolączka polegająca na deficycie wody. Nie jesteśmy w stanie dźwignąć się z tym poziomem opadów, które od lat notujemy w regionie północno-wschodniej Polski, z deficytem wody poziomów wód gruntowych. W związku z tym bywają punktowe, nawet i nawalne opady, ale one nie zasilają profilu glebowego, tylko są najczęściej spływem i brakuje cyklicznych, regularnych opadów. Podczas wykładów poruszano również temat innych zagrożeń dla upraw i przedstawiano sposoby ich rozpoznawania i zwalczania. Jednym z niebezpieczeństw są choroby wywoływane przez grzyby. Bardzo dużo wiedzy dostarczają, tak jak z panią profesor tutaj pokazała nam tak naprawdę wszystkie te porażenia grzybowe, czy tam wszystkie te przykłady tych grzybów i szkodników, które mamy na plantacji. Właśnie zwróciła na to uwagę, nauczyła tak naprawdę mnie zwracać uwagę na to, co tu występuje. No i dla mnie jest to cenna wiadomość. Dni Pola to obustronna wymiana wiedzy. Naukowcy podczas spotkań na uprawach także zyskują cenne dla siebie informacje. Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu nie tylko rolników z naszego województwa, ale również naukowców. Ważne jest, żeby nauka z praktyką łączyły się, tym razem w polu. Dużo uczymy się od praktyków, od rolników i mam nadzieję, że oni też wiele uczą się od nas. Oprócz naukowców i rolników na Dniach Pola zyskują także pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To dla nich jedna z okazji, by zobaczyć efekty swojej własnej pracy. Dni Pola to jest duże wyzwanie dla nas, doradców, dla kierownika, ale ja widzę, kiedy przychodzą do nas rolnicy, są zainteresowani, są wręcz chętni uczestniczyć w takim wydarzeniu, to jest dla mnie też taki mały bonusik, że moja praca, nasza praca, praca naszych doradców nie idzie na marne. Spół naukowcy i rolnicy przenieśli się do sali Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach, gdzie wygłoszono kolejne wykłady o tematyce rolniczej. Dni Pola na Warmii i Mazurach w tym roku potrwają do 6 lipca. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv